No hej kochani, witam się z wami. Tak jak widzicie, bałagan od wczoraj pozostał. Nie patrzcie na to. Ale zaraz wychodzę. Właśnie powiem wam, że nie wiem jak się ubrać, bo nie chcę się przeziębić. Ale szczerze mówiąc, tak tylko w tym by mi było ok, ale biorę płaszcz, bo wiecie jak to jest. Zajdzie słońce albo coś, bo jest 24 stopnie i no to jest właśnie taka pogoda, że nie wiadomo jak się ubrać. Więc mam na sobie szare body z Zary, jeansy też z Zary i kowbojki z Zary. Mam spotkanie, nie mogę się spóźnić. Armani My Way oczywiście. I słuchajcie, przysięgam wam, że teraz w zeszłym tygodniu chyba codziennie jeździłam coś załatwiać i za każdym razem taksówkarz mówił, że ładnie pachnie. Przysięgam wam. Nie wiem, czy to oni mają taki bajer, czy naprawdę im się tak te perfumy podobają. I wciągnęłam taki płaszcz. On jest stary, on ma kilka lat. Nie pamiętam już skąd. A, on nie ma guziczków. O, co jest taki niby dresowy, luźny. No i tak powiedzmy, że będę smart wyglądać. Muszę zabrać ze sobą dokumenty, więc zabieram tą dużą torbę. Nie mogę się jak pokazać. Dobrze, więc ja tak wyglądam w miarę, tam te włosy przeprostowałam, ale i tak mi się wieją, ale już nie mam czasu się tym zajmować, bo nie chcę się spóźnić, wolę wyjść wcześniej, bo czasami są takie korki w Łodzi, że ja już po prostu teraz wszędzie wychodzę wcześniej i wolę posiedzieć, poczekać niż potem się spóźnić. Mam wrażenie, że mam cały czas opuchniętą buzię, jak wstaję. Tak wyglądam na buzię, jakbym przytyła, nie? Czy mi się tak wydaje? Znowu użyłam tego podkładu backstage z Diora. Rozbiorę się, bo mi gorąco. Bardzo ładnie on wygląda. I na ustach mam Pillow Talk Charlotte Tilbury, która podobno wchodzi do Sephory. Więc jak będzie, to wam podlinkuję, bo to jest zarąbiste, konturówkę i pomadkę mam. I to są zarąbiste, naprawdę to jest taki kolor, który wielu osobom pasuje. On jest taki różowo-nude, bardzo ładny. Także naprawdę wam polecam. Ja już od kilku, nie pamiętam, no kilka lat używam tej pomadki. I tak, i wzywam taksówkę i jadę i będę się odzywać do was jak wrócę. Także pa. Witam się z wami z mieszkania perfekcyjnej pani domu. Wróciłam, ogarnęłam to, co miałam ogarnąć. Nagrałam stories, które miałam nagrać. Dałam sushi zjeść, jeść, nawet zjadła, że po prostu już mózg mi się lasuje. Jeszcze trzy sprawy załatwiam przez telefon i co chwilę ktoś do mnie dzwoni, więc masakra, ale nie, już teraz słuchajcie, klinuję w dni i po prostu robię porządek, no bo, no zobaczcie w ogóle, zobaczcie co tu się dzieje. A jeszcze właśnie a propos lampy, która tu cały czas leży, to napisał do mnie SMS-a ten pan, który miał przyjść wczoraj, potem dzisiaj, żeby mi tą lampę założyć i jeszcze coś tam zrobić małego, ale napisał, że też jest chory. Więc przysięgam wam, że po prostu z kim nie rozmawiam, to naprawdę wszyscy są chorzy. Ja wczoraj wam chyba o tym mówiłam, wczoraj mówiłam wam o tym we vlogu, że naprawdę z kim nie rozmawiam, to każdy mówi, że jak ma jakieś spotkania czy coś, to ludzie odwołują, bo są chorzy, więc naprawdę naprawdę masakra. Tak, więc dobra, słuchajcie, ja teraz was postawię może po drugiej stronie, albo jakoś nie wiem, żeby tu było wszystko widać. I takie daję sobie pół godziny, bo tak to generalnie mam porządek, ale po prostu już muszę też, że tam ciuchy leżą, paczki tutaj są, no wszystko. Po prostu to już nie jest śmieszne, bo powiem wam, że ja też nienawidzę w takim czymś żyć. Oczywiście jest już 13:30, ja jeszcze nic nie jadłam, więc już sobie daruję śniadanie i zrobię sobie obiad. I też dzisiaj usiądę wcześniej do montowania vloga, żeby znowu nie był za późno. Serio, głowa mi pęka, skrzynka mailowa mi pęka, mój telefon to po prostu non-stop dzwoni i
po prostu cały czas mam coś takiego z tyłu w głowy, że że może o czymś zapomniałam, albo w ogóle już mam jakieś takie, wiecie co, już taki mam lęk jakiś wewnętrzny, że coś jest nie tak, taki dziwny, nieuzasadniony, ale od dzisiaj mamy Merkurego w retrogradacji, a ja wam mówiłam, że ja się zaczęłam tym interesować. Niedługo też wam opowiem dlaczego, po spotkaniu z pewną bardzo ciekawą osobą, jeżeli mnie oglądasz, to pozdrawiam. I to jest tak, że ta planeta się cofa. I podobno to jest taki czas, że ludzie też jakby się cofają, w sensie na przykład może do was się odezwać, nie wiem, stara miłość, albo jakiś stary znajomy, albo ktoś, z kim się na przykład pokłóciliście, że jest to też taki czas, kiedy mogą wyjść jakieś niewyjaśnione, niezałatwione sprawy z przeszłości. Albo że może dochodzić do jakichś nieporozumień w komunikacji między ludźmi, do, że wiecie, zaginie jakiś dokument, albo ktoś czegoś nie zrobi niespecjalnie, tylko dlatego, że właśnie podobno ta retrogradacja ma generalnie na nas taki wpływ. Tak jak wam mówiłam, ja się nigdy tym nie interesowałam i nie znam się na tym, ale powiem wam, że właśnie jak zaczęłam o tym czytać, to sama na przykład mam takie problemy, że dostałam dokument, który ma hasło i to hasło nie działa i po prostu chyba jest złe hasło. Potem potrzebowałam jakieś dzisiaj dwa dokumenty, więc jeden dostanę, a drugi nie, bo coś tam też. I powiem wam, że serio, to mi się zaczyna wszystko sprawdzać i to nie jest fajne i to ma trwać 3 tygodnie od dzisiaj. Na zegarku na pewno mam złą datę, 26, a tu mamy dzisiaj 28. No, od 28 września, 3 tygodnie. I to właśnie może być taki czas, kiedy też czujemy trochę taki niepokój. No bo właśnie będą do nas zwracać na przykład jakieś takie myśli, że właśnie możecie nic tego, nizowego zacząć myśleć o byłym, albo właśnie wam się przypomną jakieś rzeczy, które mieliście zrobić, a nie zrobiliście, albo one się wam przypomną, w sensie, że nie wiem, ktoś się do was odezwie, że o kurde, tutaj coś jest niezrobione i wy musicie to zrobić. Także no nie jest to najszczęśliwszy czas generalnie na ogarnianie różnych rzeczy, no ale też ja mam do tego podejście, że wiecie, astrologia, planeta jedno, a życie drugie. Tak samo jak, nie wiem, tarot, czy tam wróżby, czy cokolwiek takiego, to jakby pamiętajcie, że nigdy nie wolno się tym sugerować. No jakby można to wziąć pod uwagę i sobie o tym czytać i myśleć o tym, że to może powodować jakieś zachowania u ludzi, wtedy one dla nas nie będą niezrozumiałe, nie będziemy się na nich denerwować, tylko po prostu przyjmiemy, że no na niektórych, bo wiecie, na niektórych to wpływa bardziej, na innych mniej, ale życie życiem i to podobno jest tak, że w roku około chyba już, nie, teraz nie pamiętam, ale 3 albo 4 miesiące są retrogradacje tych planet, czyli one się cofają i powodują taki chaos, Boże, ja też już jestem, chaos. Patrzę, co tu się dzieje, tu jest jakiś korek w ogóle i tutaj wszyscy sobie świetnie radzili, a nagle dzisiaj stoi policjant, bo jest takie rozwidlenie i kieruje ruchem i jest taki korek, że wszystko stoi w każdą stronę. A jak tutaj nikt nie stał i nigdy tu nie było żadnych świateł ani niczego, to wszyscy sobie dawali radę i widzę, że ten, nie wiem dlaczego on tu stoi, ten biedny policjant kieruje tym ruchem i jest taki korek, że no, w każdą stronę wszystko stoi, więc ja nie wiem co tu się dzieje i dlaczego, czy on, a może on ich sprawdza alkomatem? Czekajcie. Nie wiem, czy jest, bo on zatrzymuje każdy samochód i coś do niego mówi. Nie wiem o co chodzi, ale serio tu po prostu wszystko stoi i właśnie też jest hałas. Ja mam i hałas. Także wiecie, ja też do tego tak podchodzę, że no nie wyobrażam sobie, żeby, bo tutaj jak czytam i niektórzy
tutaj eksperci tam od astrologii mówią, że no to jest taki czas, kiedy lepiej nic nie robić, siedzieć w domu, zaszyć się pod kocem, no wiecie, wszystko fajnie, tylko jak to trwa 3 miesiące w roku, to to jest trochę nierealistyczne i też no nikt nie będzie swojego, wiecie, ja nie będę tutaj odkładać jakichś rzeczy, które mam do załatwienia za 3 tygodnie, bo dzień dobry, czy ja mogę to przełożyć za 3 tygodnie, bo jest retrogradacja Merkurego i korzystniej by było się spotkać po tym okresie, nie, no. Jakby wiecie, no, to tak nie działa, nie? Jak ktoś, okej, jasne, rozumiem, retrogradacja Merkurego, spoko, przekładamy. Nie, więc tak, więc pamiętajcie, że jakby ja wam tutaj różne rzeczy opowiadam, bo sama się tego uczę i sama się dowiaduję i dla mnie to jest bardzo ciekawe. No ale też pamiętajcie, żeby nigdy tego nie brać tak do siebie, że o Boże, to teraz w ogóle życie staje i nic nie robię, albo nie wiem, bo no to jakby ja uważam, że każdy jest panem swojego losu i każdy jest odpowiedzialny za to, żeby jakby pilnować swojego życia i robić wszystko tak, żeby było dobrze. Dobra, to ja się zabieram za porządki. No dobra, słuchajcie, jestem. Tutaj zapakowałam, zobaczcie, jak ładnie zapakowałam pieniążka, bo miałam takie różne papiery z Zary i tutaj trochę od tego żyrandola i taką torbę chyba tam po suszy czy po jakiejś dostawie. A mówiłam wam, że dla kogoś, już jestem, wsadziłam na prezent. O, jesteście krzywo. Nigdy nie umiem tego. Mój astygmatyzm po prostu. Komuś obiecałam i serio, po prostu wszyscy mnie proszą o te pieniążki. A na razie jakoś się tu nie są rozszczepki na was. Coś nie, tu już widzę, że jeszcze 2 nowe będą. A ta jedna się robi w słoiku. Więc serio po prostu, jak mi nie wyjdzie w życiu, to zacznę pieniążki sprzedawać. Włączyłam piekarnik. Mam, że zęby mnie znowu bolą od stresu. I ponieważ dzisiaj nic nie jadłam, a już jest 15, to zrobię sobie znowu tyle, 5 minut, tą szybką rybkę. To jest ta szybka rybka z sosem pieczarkowym i mam, czy ja mam paluszki, czy nie mam? A ja nie mam paluszków, no nic, to zjem rybkę z rybkami. A jeszcze mam zupę, to sobie najwyżej zjem wieczorem. Nożyczek. Powiem wam, że już naprawdę taką mam głowę. Ale dobra, ogarnęłam mieszkanie. Wczoraj posprzątałam łazienkę. Tu wszystko pochowałam.
Zaraz zjem i usiądę popracować do komputera, bo muszę tam jeszcze... No, szkoda gadać. Mam co robić. O, takie frytki kupiłam, zobaczcie. Harvest Basket, one są z Lidla, 1 kg. I one są takie cienkie jak z Maca. No, o, ale fajnie. Jąbek bez odniżu. Ile wy się robicie? 15-20 minut. O, ale długo, dobra. Zrobię, wstawię te frytki na razie do piekarnika, potem dołożę tą rybkę. I już zjem taki obiad po prostu. Znaczy akurat to chcę zrobić, bo tą rybkę miałam otwartą, a nie chcę, żeby mi się zmarnowała. Naprawdę dobre to jest. Coś ostatnio mam do ryb. Myślałam, że mam paluszki, ale nie mam. Naprawdę, powiem. Taką mam głowę od wszystkiego, taką po prostu. I aż mnie zęby bolą. I byłam wynieść śmieci, to powiem wam, że tak, bo posegregowałam tam karton, kartony, papier i plastik. Wiadomo, papier i karton, ale wiecie co, miałam kartony do wyniesienia po paczkach. I tak mówię, niech... I tak mówię po prostu, mogę to zrobić później, ale słuchajcie, miałam ochotę wyjść na chwilę z domu i po prostu nie mieć telefonu przy sobie. A że tam mam kawałek do śmieci segregowane, znaczy nie to, że jakoś strasznie daleko, ale po prostu miałam ochotę zostawić telefon w domu, wziąć te śmieci, wyjść na słońce, na powietrze, przejść się i po prostu przysięgam wam, że szłam tak i... No, a w ogóle się przebrałam teraz w krótkie spodenki, w t-shirt, bo już mi było za gorąco. Niby jest na zewnątrz 17, ale tam po tamtej stronie 24 mi pokazuje termometr, bo... Właśnie nie wiem, czemu ja mam tu okno to zasłonięte, jak jest taka ładna pogoda. O, może tak. O, odsłoniłam tam rolety. No i tak, tu już wszystko sprzątam. Jeszcze tu się krok pod suszy, go potem schowam do szafki. Tutaj mi został słoik po miodzie i stwierdziłam, że go zaleję wodą. I go... No bardzo mądrze, bardzo mądrze. Bardzo mądrze. Brawo. To było bardzo dobre. Będzie teraz lepki krok pod... Super. Że go zaleję wodą i dodam do niego pyłku na noc, bo tutaj na pewno na ściankach jest tyle, że szkoda marnować, a potem oczywiście umyję słoiki i korzystam, bo ja sobie wszystkie słoiki zbieram i potem niektóre rzeczy przechowuję, więc jak mi zostanie jakaś resztka sosu, czy zupy, czy coś, to nie lubię tych plastikowych pojemników, czy w ogóle lubię w słoikach jakoś przechowywać tak na chwilę lodówki. Wymyłam zlew, pochowałam buty, pochowałam właśnie te słoiki, których nie wykorzystałam do przetworów i te zrobione z sosem. Właśnie wyniosłam śmieci, posegregowałam. Coś. A wiem co jeszcze. Jeszcze jedna rzecz mi została do zrobienia, muszę rozpakować. Zamówiłam taką wielką paczkę, bo ja zawsze zamawiam papier toaletowy i wodę z Allegro i z Allegro Smart, żeby mieć dostawę za darmo i zamawiam takie duże, wiecie, objętości, żeby nie musieć, nie nastawiłam tutaj czasu, nie musieć, wiecie, chodzić do sklepu, a poza tym to się bardziej opłaca. No i tak, właśnie muszę jeszcze to rozpakować i włożyć do tych szafek nad toaletą. I puszczę tutaj ten, puszczę robota, żeby poodkurzał. No i właściwie wszystko już będę miała z głowy. Tak, i dzisiaj też dosyć późno się położyłam spać, bo coś tam oglądałam jakoś. Nie to, że nie mogłam spać, ale mi się nie chciało. Słyszę kaszle. I poszłam późno spać i wstałam wcześniej, bo musiałam rano wstać wcześniej, jutro znowu muszę wstać wcześniej. Więc muszę też się ogarnąć, jakoś wcześniej położyć spać, bo no mówię, ten tydzień będzie dla mnie taki wymagający, a właśnie jeszcze słuchajcie, sushi kaszle. A będę miała dwa dni takie w tym tygodniu, kiedy mi nie będzie długo w domu i muszę jej psiomnienie zorganizować.
Czy koleżanka mówi, co ona bierze tą jedną tabletkę o 16 i no musi ją po prostu dostać. No i też dobrze jakby wyszła na siusiu, bo ona tak nie wytrzymała wice od rana, nie wiem, do 18 czy coś. Więc na jeden dzień już mam się nianie. A na drugi zobaczymy, może mi się uda jakoś pojechać i wrócić, żeby z nią wyjść. No zobaczymy, jeszcze muszę to ogarnąć. Ale no tak, jakby wiecie, jeżeli chodzi o sushi, to moje planowanie dnia też jest właśnie, ze wszystkim się umawiam albo do 16, albo po 16, jak mam wyjść z domu, no bo wiecie, i też tak nie wychodzę na cały dzień, tylko nawet jak mam więcej spraw do załatwienia, to wracam. Właśnie, a zaraz chyba jest, zaraz jest, nie jest która? Nie, 15, to jeszcze godzinę do tabletki. No, także witajcie w moim życiu. Wszyscy mówią, takie cudowne glamour, życie i w ogóle to wcześniej mówili może, to teraz szybka rybka. Dobra, rozłączam się. Właśnie, jeszcze wyciągnęłam dzisiaj mój trencz z Zary i ma w ogóle tutaj jakąś plamę, a ja go piorę w pralce, więc skorzystam z tego, że jest ładna pogoda i go upiorę i wystawię na suszarce na zewnątrz, żeby mi wysechł. Mam nadzieję, że mi to zajdzie. Nie mam pojęcia w ogóle, od czego jest ta plama, ale bardzo mnie to wkurzyło, bo bardzo go lubię. Mam go od lat i to jest mój ulubiony trencz. Mimo, że mam trencz Berbery, to i tak częściej noszę ten z Zary, bo go bardziej lubię. Także taka historia. Dobra, to ja sobie ogarnę jedzenie i potem się będę do Was odzywać. Chwila oddechu sobie zostawiam. A więc słuchajcie. Nastał wieczór i mam po prostu taką paczkę, która przyszła dzisiaj i muszę ją dzisiaj otworzyć, bo no nie jestem tak. A ty chcesz pudełko, kocie? No chcesz, dobrze, zaraz ci damy. Więc tak, tylko odsunę tutaj może tą tacę ze świecą, bo jak spowoduje pożar, to naprawdę... Kicia, a ty też... Patrzcie, bo Kicia tu będzie ze mną siedzieć. Tak? No, no czekaj, przestawię kamerę, żebyście kota też widzieli, bo kot jest kluczowy. A sushi też tam w tle leży. Tak, będziesz pan... No zaraz ci dam pudełko, spokojnie. Słuchajcie, napisała do mnie Ava and May, a mówiłam wam, że ostatnio po prostu nie ogarniam maili, wiadomości i tak dalej. Tak jak wam mówiłam, że w ogóle na Instagramie, to akurat nie ostatnio, ale że na Instagramie odkryłam wiadomości, że pisały do mnie różne firmy i w ogóle to było, nie wiem, w marcu czy kiedyś i dopiero to odkryłam. I właśnie napisała do mnie Ava and May i patrzę na maila tam, nie wiem czy widziałaś, ale pisałam ci o kalendarzu adwentowym i nic nie odpisałaś w ogóle. Oczywiście przeoczyłam tego maila. No i dostałam pytanie, czy bym chciała dostać i pokazać wam kalendarz adwentowy z Ava and May. A mówiłam wam ostatnio, że właśnie myślałam, w tym roku to pewnie nie będę kupować, ani nie będę miała żadnych kalendarzy adwentowych, bo te kosmetyczne już wszystkie, ale wiecie, że te co miałam, to już się powtarzały, te kosmetyki i tak dalej, że może bym chciała coś do domu. I słuchajcie, jestem jedną z trzech dziewczyn, które ten kalendarz dostały i chcę wam go pokazać. Boję się, słuchajcie, zgaszę tą świecę, właśnie palę świecę Ava and May, ale boję się tego kartonu i boję się Kici, która tu zaraz wskoczy. No wreszcie na razie, bo tu, ja nie wiem, kocie, czy... Kicie, boję się, bo wiecie co, Kicia jak była mała, to weszła na komodę i stanęła nad tea lightem. I dobrze, że to był tea light, bo by się zapaliła, bo jakoś ona... Sorry, bo przesunęłam, nie czuję zagrożenia ze strony świec. Tutaj jeszcze mamy inne rzeczy, co tutaj jest. I tutaj znowu mamy taki zestaw, ale to może Was potem przysunę. Zacznijmy może od kalendarza, bo jestem najbardziej ciekawa, a Kicia by chciała pudełko, nie? Jak to zrobić? Jak to zrobić? No chcesz pudełko? Już Ci tu stawiam. Chcesz tu? Dobra. Chodź, chodź. Chodź, chcesz pudło? Masz. Ale
Cóż się przestraszy? No przesuń się, suszeczku, przesuń się, postawimy tu pudło dla kota, no. Masz też pudełko? Jesus. Dobra, te małe rzeczy to zaraz przybliżę kamerę i wam pokażę. O, no i kicia sobie poszła, tak, taki z tobą interes jest. Dobra. Zobaczcie. Specjalnie się odsunęłam tak daleko, żeby wszystko było widać. Mam nadzieję, że uda mi się to sprawnie otworzyć. Ho, ho, ho. I mamy kalendarz. Jakie to jest ciężkie, słuchajcie. Teraz tak, właśnie zastanawiam, jak to zrobić. Czy wam uchylić rąbka i sobie tajemnicy? Ale ładnie. Jak to pachnie! Słuchajcie, jaki kalendarz adwentowy? Wow! Ale piękny, nie? Dobra, otworzę jedno, zobaczę jedno tylko. Małe. Jaka cute świeczuszka, Maledives. Ale ładnie, ale ładny zapach, nie miałam tej świeczki. Ale pięknie te Malediwy, znowu mam ochotę wam pokazać. Ale czad. I zaraz wam przeczytam. Bo mam maila, w którym jest napisane tak mniej więcej, co tu jest, jakbyście chcieli go kupić. I mam mega zniżkę dla was, dlatego wam pokazuję go tak wcześnie. Będę miała zarąbisty rabat dla was. Tylko go odłożę w bezpieczne miejsce i was tutaj przysunę, żeby wam pokazać resztę rzeczy. No i dobra, tutaj mamy, słuchajcie, zestaw podarunkowy Sweet and Cozy. I jak to pachnie... No przepięknie. I tu mamy Zurich, Szwajcaria i Strasburg, Francja. Jak zwykle, za każdym razem to mówię, uwielbiam te ich opakowania. No, uważam, że prześwietne są te grafiki. Naprawdę bardzo mi się podobają. Ja czasami sobie zostawiam te pudełka i same pudełeczka sobie stoją, jak już palę świecę, bo tak mi się podobają te wzory. Ale to... Słuchajcie, to pachnie jakąś taką, nie wiem, gorącą czekoladą, czymś takim. Uwielbiam takie zapachy. Zaraz wam powiem, mam tu napisane, co to jest. To jest Strasburg i to jest zapach inspirowany francuskimi makaronikami o nutach brzoskwini, wanilii i karmelu. No tak, pachnie właśnie może bardziej czekoladkami niż czekoladą, ale tak mi się skojarzyło, że to właśnie jakieś pralinki czy coś takiego. A teraz ten drugi to jest Zurich. Kicia, postawiłam jej pudełko, to wchodzi, zobaczcie, wchodzi w papiery. No i co, teraz uważasz, że siedzisz w kartonie, tak? No widzicie. Dobra, wyłaź Zurich. Matko, ja to zawsze muszę po prostu te opakowania całe rozebrać, żeby coś wyjąć. Dobra. Tak. Serio, kicia uważa, że w kartonie siedzi, siedząc pod tymi papierami. No ale niech się kot cieszy. O, i to bardziej pachnie czekoladą. Może wcześniej w pudełku czułam ten... Czekajcie i powiem wam, co to jest za zapach. Zurich. No tak! Głęboki zapach przywodzący na myśl czekoladę. Nuty zapachowe. Kakao, mleko, orzech laskowy. No wiadomo. Szwajcaria czekolada. To dwa bestsellerowe zapachy, które w zeszłym roku sprzedały się na Pniu. Teraz w formie zestawu podarunkowego.
Ja miałam w zeszłym roku taką świecę, którą, dwie świece, które bardzo lubiłam. Z tych świątecznych to był jakiś jarmark bożonarodzeniowy. Nie pamiętam, jakie to było miasto. A drugą bardzo lubiłam Sosnę. Sosnę? Sosnę chyba. I miałam mam nadal na Mazurach świecę i dyfuzor z patyczkami i to, słuchajcie, pachniało jak choinka, bo nie wiem, czy pamiętacie, kupiliśmy choinkę, która w ogóle nie pachniała niestety, tak choinki mają, żywą, bo właśnie świeżą, nie wiadomo, i ona w ogóle nie pachniała, a ten dyfuzor, jak wszyscy wchodzili do domku, to mówili: wow, jak pięknie pachnie choinka, nie? A ja sobie myślałam: nie, to nie choinka tu. Także jak chcecie taki choinkowy dyfuzor, bo na przykład macie sztuczną, to bardzo Wam polecam. I teraz tak, słuchajcie. Kalendarz adwentowy. Z moim kodem macie na niego aż 135 zł zniżki. I teraz tak, mamy tu napisane. Kalendarz adwentowy. 24 produkty z 9 kategorii. Perfumy, świece, dyfuzory, produkty do ciała. Bestsellerowe zapachy sezonowe, ulubieńcy jeszcze niedostępni w ofercie. Właśnie, to była świeczka Drezno. O, i dyfuzor Sosna, to ja o tym mówiłam. Dyfuzor Sosna, no. Czy całkowite nowości, które dopiero będą miały premierę. Elegancki, typowo świąteczny design, świetny na prezent. To też jest prawda, ale bym się mega ucieszyła, jakbym dostała taki kalendarz. No, bo to jest takie, wiecie... I fajne, żeby sobie otwierać, a też potem takie użyteczne. Świece, no nie wiem, ja cały czas palę i powiem Wam też, że ja bardzo często mam pytania o to, jak na przykład przychodzą do mnie ludzie tutaj do domu i widzą te świece. Ostatnio był taki pan i właśnie oglądał te świece i mówi tak: o, jakie ładne, mogę zobaczyć. No ja mówię: niech Pan powącha. Ja mówię: ale to pachnie. I już nie pamiętam, która to była świeca, ale też taki zapach chyba lodów czy czegoś. I on mówi: i serio, to są lody i to pachnie, jak się zapali. Ja mówię: tak, i zapaliłam. Wie Pani co, a gdzie to się kupuje? To taki starszy pan. No ja mu wszystko powiedziałam i on mówi: kurde, ja kupię żonie, do domu będziemy to palić, bo bym chciał, żeby u mnie tak pachniało. I właśnie bardzo często ludzie przychodzą i, wiecie, pytają: o, czy te świece pachną, czy coś, albo jak... No ja zawsze mówię, że tak, że właśnie mogę zapalić, jak chcą zobaczyć, albo właśnie jak je palę, to ktoś pyta, czy właśnie: o, robiłaś jakiś deser, albo: o, w ogóle co to za zapach, naprawdę. Zawsze ludzie zwracają uwagę, bo one naprawdę ładnie pachną i to, co ja Wam zawsze powtarzam, że to nie jest jakiś taki chemiczny, sztuczny zapach. Bo ja często ze świecami miałam tak, że po prostu po jakimś czasie mnie przytłaczał już ten zapach i musiałam zgasić, a te świece naprawdę tu czasami, oczywiście jak jestem w domu, bo to pod nadzorem właśnie ze względu na przykład na kicie, je palę. I też jest tak, że jak na przykład się tak bardzo długo świeca pali, to słuchajcie, jak następnego dnia wyjdę z domu i wracam, to ja cały czas czuję ten zapach. On nie jest, wiadomo, tak intensywny jak przy zapalonej, ale naprawdę czuć zapach w domu, więc naprawdę są super. A że one są naturalne z wosku sojowego, to nie boli od nich głowa, ani nie ma jakichś tam, wiecie, takich rzeczy. I też ostatnio właśnie znajomemu dałam ten zestaw, który poprzednio Wam pokazywałam, ten z Francji, że jeden był o zapachu, jedna świeczka była o zapachu szampana, drugi chyba Bordeaux, czerwonego wina. I on też w ogóle: wow, co to jest? Są świeczki o zapachu szampana i też mówi, że pali i że mega mu się podoba i że też właśnie, to słyszy, chrapie, że jak ktoś do niego przychodzi, to w ogóle wszyscy: wow, co to jest, gdzie to można kupić? Dobra, rozgadałam się. No tak, a to pachnie jak czekolada. To pachnie typowo jak czekolada. No, także właśnie, i powiem Wam, że to jest właśnie szokujące, że faceci też się takimi rzeczami w ogóle jarają, brzydko mówiąc, ale no mówię, że to właśnie taki pan i on w ogóle, że on to musi kupić, nie? I mu pokazałam na stronie w ogóle ceny i ten: tak, tak, w ogóle muszę kupić. Ten mój znajomy też, a mówi, że nigdy właśnie świeczek zapachowych nie miała, lubi zapachy. No i, a wiecie, już jak faceci zwracają uwagę na takie rzeczy, to naprawdę to jest zarąbiste. Naprawdę, zazwyczaj, wiecie, dużo mężczyzn
Też mówię, oczywiście nie wszyscy panowie, ale często mają do tego taki stosunek, że naprawdę jak ktoś to widzi, to w ogóle wow, gdzie to można kupić. Także taki zestaw na prezent na pewno bardzo fajny, czy w ogóle taka świeca na prezent. To też jest fajne moim zdaniem, jak na przykład się do kogoś idzie po prostu do domu, nie wiem, czy się na przykład do kogoś idzie pierwszy raz i nie znacie tej osoby. No i wiadomo, że można przynieść wino, ale fajnie by było jeszcze coś innego. No bo to tak, wiecie, takiego bardziej osobistego, a właśnie świece to jest taka rzecz, że myślę, że każdy będzie zadowolony. A nawet jak w pierwszym momencie nie wie, co to jest i nigdy nie miał świec zapachowych, to jak te zapali, to będą mu się podobały. Dobra, rozgadałam się. I to jest to. I jeszcze mamy tak. Tutaj są te perfumy Faint. I tu mamy zapach Dolce Vita Pink Cheeks Real Tea. Trzy zapachy zaprojektowane z intencją łączenia ich. Można poperfumować się jednym zapachem, po czym nałożyć na niego warstwę innego, a następnie dodać trzeci. Za każdym razem powstaje nowe, unikalne połączenie, które możemy dostosować do naszego nastroju. Każdy z zapachów świetnie sprawdzi się również noszony solo. Bardzo jestem ciekawa. A nie, to jest Real Tea. Reality, a nie real tea. Serio, ja już dzisiaj też jestem tak zmęczona, że nie wiem, co mówię. O, i fajne takie do torebki malutkie. Ale one pachną herbatą, wiecie? Reality. Już nie wiem, że zgubiłam, ale bardzo ładnie tak pachną świeżo. Bardzo mi się ten zapach. Bardzo mi się podoba. Bardzo. Dobra, drugi. Pink Cheeks. Czyli domyślam się, że będzie taki bardziej słodki. Ale to... I w ogóle po chwili, jak nabrał takiej głębi, ale ekstra. Dobra, jeszcze zobaczymy ten. Na razie nie będę nakładać jeden na drugi, bo że tam kicia siedzi, żeby jej nie poperfumować. Nie wiem, czym to pachnie. Ale też bardzo ładnie. Taki słodszy zapach, ale nie powiedziałabym, że to jest słodki. Nie jest taki typowo ani jakiś cukierkowy, owocowy, nic takiego. Taki... Tak jak wam mówię, te zapachy są wszystkie takie eleganckie, pachną takimi dobrymi perfumami. Bardzo ładny. A ten w ogóle co chwilę nabiera w ogóle takiej głębi i jeszcze inny zapach czuję. Naprawdę. Powiem wam, że myślałam, że tamte perfumy, które miałam poprzednie z tej serii, był Sunburst i nie pamiętam co, a cały czas ich używam i też je bardzo lubię, że to są moje ulubieńcy, ale po prostu te. I fajne takie małe pojemności do torebki. Dobra, i teraz ten spróbujemy. Ten, nie wiem czym to pachnie. To sushi cały czas chrapie, jakbyście słyszeli. I ten zapach mi osobiście mi się najmniej podoba. Dolce Vita, chociaż Dolce Vita mi się podoba, ale... Nie, sorry, ale to nie umiem wam powiedzieć. Może jest trochę waniliowy, nie wiem. Ale to nie do końca moje nuty zapachowe, natomiast to i to. Myślałam, że ta herbata będzie mi się bardziej podobać. Ale po prostu... Nie mogę przestać wąchać. Świetne. Nie wiem, który mi się bardziej podoba. Taki ciekawszy jest ten herbaciany. I tak jak teraz się w niego wąchuje, to ma trochę taką nutę jakby takiego świeżego prania pod spodem. Nie wiem, faktycznie tak jak wąchacie te perfumy i się wąchujecie, to tak jakby
inna perspektywa jest za każdym razem, więc faktycznie one jak są takie do mieszania i do nakładania warstwowego, to pomieszane mogą naprawdę ciekawe efekty tworzyć. Na pewno będę próbować. Dobra. I sorry, bo już się rozgadałam. I teraz tak. Kod. Happy. Napiszę Wam też wszystko pod spodem oczywiście. Minus 50% na zakupy. Zarąbista promka. I minus 135 zł na kalendarz adwentowy. I ta oferta nie dotyczy mini zestawów i zakładki okazja. Tutaj będziecie mieć link, do kiedy to jest ważne i tak dalej. Wszystko pod spodem. Także słuchajcie, no czat. Czat, naprawdę. No i kalendarz, ja zaraz go chowam do pudełka i chowam w bezpieczne miejsce, bo u nas różne rzeczy takie kartonowe mogą zostać obgryzione niestety, lub ktoś będzie próbował w nich zamieszkać i otworzyć, także zaraz go wkładam do tego drugiego kartonu i gdzieś w bezpieczne miejsce odkładam i będzie czekał na grudzień. Ale mega się cieszę, naprawdę, i dziękuję Awa, jesteście naprawdę the best i zrobiliście mi dzisiaj taką niespodziankę, że w ogóle szok. I jeszcze, wiecie, ja oczywiście właśnie maila nie przeczytałam, więc cieszę się, że napisali do mnie jeszcze raz, bo no jakbym to zobaczyła, to bardzo później, w sensie za późno, to byłoby mi bardzo smutno, ale powiem Wam, że te perfumy sztos, po prostu sztos. A tak jak mówię, te bardzo fajnie, że mają teraz tą opcję taką w pudełku dwóch świec, bo to uważam na prezent zarąbiste. Dobra kochani, ja za chwilę się zbieram, idę z sushi na spacer i już wskakuję pod prysznic, bo dzisiaj po prostu też natłok informacji, rzeczy do zrobienia, różne rzeczy spowodowało, że po prostu znowu mnie boli głowa. Mam nadzieję, że się nie rozchoruję znowu. Więc wezmę jakąś tabletkę i się kładę do łóżka, coś sobie jeszcze zjem. Ale z Wami się dzisiaj już żegnam i widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Muszę Wam zrobić bonus na koniec vloga. Patrzcie, może nie karton, ale jednak spoko. Problem jest taki, że Kicia co chwilę próbuje oprzeć głowę, o tak właśnie, żeby się położyć. Jej szeleści niewygodnie i się podnosi, ale śpi. Taki spankolot teraz mamy. Hit. No dobra, to się i cały czas się podnosi. Bo jeszcze leści i chyba to przeszkadza. Nie wie jak się ułożyć. Teraz spróbujemy tak. Ojej, słyszycie jak ci w brzuchu burczy? Nie wiem czy to słyszeliście. Dobra, idziemy jeść kolację.